Trzmiele to bardzo pożyteczne owady. Wiedza, o których większości z nas jest jednak dość ograniczona. Często nie jesteśmy nawet w stanie prawidłowo rozpoznać tych żyjątek, i widząc je, mylnie nazywamy je bąkami. Co więc warto wiedzieć o czmielach? Jeżeli materiał Ci się spodoba, nie zapomnij go ocenić. Sprawdź również inne materiały na moim kanale. Pochodzenie czmieli: Trzmiele należą do rodziny pszczołowatych. Mimo, że na świecie istnieje ich aż 300 gatunków, w Polsce występują tylko 24, a powszechnie spotkać można tylko trzy: Trzmiel ziemny, czmiel gajowy oraz trzmiel kamiennik. Wszystkie one objęte są prawną ochroną gatunkową. Jakie są cechy charakterystyczne trzmieli? Są one duże, krępe, ciemno ubarwione i wyjątkowo gęsto owłosione. Wyglądają wręcz jakby były pokryte futerkiem. Długość ich ciała wynosi do 30 mm. Ich odwok jest zazwyczaj ciemny, ale też pokryty jaskrawymi, żółtymi, czerwonymi lub białymi paskami. Trzmiele mają również dwie pary przezroczystych skrzydeł, a także żądło, którego rzadko jednak zdarza im się używać. W czasie latania wydają one charakterystyczny dźwięk, który sprawia, że łatwo jest je rozpoznać. Te pożyteczne owady. Żyją w liczących zazwyczaj od kilkudziesięciu do stu osobników w koloniach. Mają one w nich różne role i zadania. W takiej kolonii najważniejsza jest królowa. A oprócz niej osobniki dzielą się na trzy grupy. Jedną z nich są samice dojrzałe płciowo, czyli matki. Drugą samice bezpłodne, robotnice. A trzecią samce. Twoje gniazda śmiele tworzą zazwyczaj pod ziemią, w norach gryzoni. A budują je z wysuszonych mchów i traw. To w tych norach czmiele trzymają zebrany nektar kwiatów, a także przechowują jaja, a następnie troszczą się o larwy. Czmiele a pszczoły podobieństwa i różnice. Czmiele są stworzeniami podobnymi nieco do pszczół. Co je łączy? Przede wszystkim rola w przyrodzie. Oba te gatunki owadów zajmują się zapylaniem roślin. Czmiele są jednak bardziej wytrzymałe od pszczół i potrafią pracować również w gorszych warunkach pogodowych. Przy niższych temperaturach nie przeszkadza im niewielki deszcz lub wiatr. Dlatego też wiosną wcześniej opuszczają one gniazda i rozpoczynają zapylanie. Ponadto przemieszczają się szybciej niż pszczoły i w przeciwieństwie do nich nie giną po urządzeniu przeciwnika. Dodatkowo ich dzień pracy trwa dłużej i są w stanie przenieść jednorazowo więcej pyłku. Przewagą pszczół jest natomiast zdolność do produkowania miodu, którego czmiele nie wytwarzają. Powodem tego jest fakt, że nie robią one zapasów na zimę, ponieważ jej niestety z wyjątkiem królowej nie przeżywają. I trzmiele, i pszczoły żyją w koloniach. W przypadku trzmieli są one jednak mniej liczne i nie tak dobrze zorganizowane. Ich ważną cechą charakterystyczną jest to, że w przeciwieństwie do pszczół nie komunikują się one ze sobą i nie przekazują sobie nawzajem informacji, np. Na o nowych źródłach pyłku. Podobnie jak pszczoły, Szmiele należą niestety do gatunków zagrożonych wyginięciem. Dzieje się tak z powodu używania w rolnictwie i sadownictwie coraz większej ilości środków chemicznych, a także mniejszej niż kiedyś liczby roślin kwiatowych w naszych ogrodach. Warto więc mieć na uwadze ich los i na przykład uważać na ich gniazda w trakcie stosowania oprysków. Niektórzy decydują się również na montowanie w swoich ogrodach specjalnych domków dla czmieli. Które możemy nawet wykonać samodzielnie, ze zwyczajnych pudełek. Jeśli więc chcemy, by te pożyteczne owady zadomowiły się w naszej okolicy, warto pomyśleć o tym rozwiązaniu. Jeżeli film Ci się spodobał, nie zapomnij go ocenić i skomentować. Zachęcam również do subskrypcji kanału, ponieważ filmy pojawiają się tutaj codziennie o godzinie 15. Do usłyszenia w kolejnym filmie.